Lejnach. Teraz rozgrywający zmienił się po stronie Armiady. Teraz opcja do zewnątrz. Chyba będzie za krótko na pierwszą próbę. Wektor, by wygrać swoje, by pokazać, że to oni są w lepszej pozycji. Piłka już oddana do środka. Piłkarz sobie na pierwszą próbę. Urywa się. Powalany gdzieś na okolicy. Pokazali, że są w stanie zamykać te przestrzenie. Znów piłka puszczona w bieg. Będzie około 5-8 yardów. Koło 9. Przejścia, zobaczmy co tym razem. Znów piłka oddana w ręce biegacza. Teraz taklowany przez praktycznie swojego liniowego. Coś tutaj nieporozumienie poszło. No więc druga próba i 10. Piłka w rękach z Głęcko. Sak! Ole, tam trafiony szybciutko. Udaje mi się tak szybciutko zaatakować rozgrywającego. Teraz on musi szukać przestrzeni, znajduje on. Będzie chyba pierwsza próba. Jest pierwsza próba. Cały czas na nogach, mamy jakieś flagi, które mogą nam coś. Piłka jest w jego rękach, szuka akcji podaniowej do zewnątrz. Wydaje się, że znajdzie. Jest zawodnik z numerem 10, łapie tą górą. Czy będą dalej próbowali znaleźć połączenie? Jest teraz akcja biegowa. Pierwsza próba już jest zrobiona. Przebija się tam. Archer z blisko zdobycia pierwszych punktów. Piłka jest w rękach rozgrywającego. Ten na kontakcie rzuca. Przyjeżdżenie! Przyjeżdżenie! Pierwsze punkty w tym meczu. Ale mamy flagę po gwizdku. Dużo zielonego przed nimi do zdobycia w tej akcji pod kontynenta. Długa, głęboka piłka prosto w ręce returnera. Zawodnik z numerem drugi po stronie Armia łapie tą piłkę. Szuka przestrzeni do środka. Tam znajduje prędkość. Znajduje zielone. Wypychany w boszą linię, ale nadal w biegu. Tutaj zatrzymywać czwarte próby. Już piłka w rękach rozgrywającego. Szybciutko, bardzo blisko defensywnej linii, ale znalazł przestrzeń. Podanie do zewnątrz. Jest. Druga próba cały czas około 5 yardów do przejścia. Piłka znów w rękach rozgrywającego. Ten znajduje przestrzeń. I znów będzie powalony szybciutko. Zobaczmy, jak to się teraz wydarzy. Trzecia próba bardzo ważna. Tym razem będzie chyba blisko pierwszego touchdownu. Jest ręce w górze. Ręce w górze. Musi wykorzystać się mega siłami, by zdobyć te punkty. Piłka oddana w ręce tracza. Nie! Świetna akcja z Miłkowa podaniowa. Pierwsza próba i zawodnik z numerem. Ta sytuacja, zmiana quarterbacka na cięższego po stronie Armiady, czyli będą szukali bardziej bezpośrednich rozwiązań. Szybciutko powalony. Przez rozgrywający znów teraz szuka. Teraz będzie szukał akcji podaniowej. Pcha piłkę w kierunku polu przyłożeń, ma tam wielu zawodników. Mamy przyłożenie, flagi poleciały. Za to Armiada z każdej, z całej siły próbuje to wyrównać. Mamy opcję do zewnątrz. Tracz nabiera prędkości. Pierwsza próba kasuje. Jednego z zawodników czuje się w blisku. I 20 jest cały yardów. 12-7. Znowu długa piłka pchana w kierunku linii. I złapana przez receivera. Chłodno zrobić już piłka w rękach z gazem. Ale gubi i przykryta. Tracz, ale ty wykorzystał ten błąd. Rozgrywający nieskoncentrowany. Gdzieś ta piłka. Zdecydowali się po prostu pchnąć. Nie, świetna opcja. Do zewnątrz, wydaje się, że blisko pierwszej próby. Kolejna akcja ofensywa, znów piłka w rękach rozgrywającego. Znów trafia swojego receivera z numerem 20. I ten złapiał w całym bloku, złapał przestrzeni. Kolejne 10 yard. Armiady o pierwszą próbę, by zatrzymać. Długie podanie do zewnątrz. Znajduje adresata i wybiega w linię. I już kolejna próba podania w pole przyłożeń. Czy złapana piłka? Piłka już w rękach rozgrywającego, znajduje swojego receivera, znowu szedł za długie przestrzeni do środka, wykorzystuje swoją szybkość. Pierwszym z ofensywnym drive'em się to nie udało, piłka pchnięta do zewnątrz, zaraz chyba z numerem 10 łapie ją, świetnie zrywa się, chyba to będą nadepnął linię. Piłka już w rękach rozgrywającego, szuka on podania do zewnątrz i złapana piłka w polu przyłożeń, spokojnie łapie ją znów z numerem 10 Maciej Bleja. Piłka już w rękach rozgrywającego, znajduje swojego receivera i on dokłada dwa punkty. I mamy 18-18, remis, emocje na szczycie, ta druga krótkie podanie znów do zawodnika z numerem 25, który robi około 10 yardów. Związania tym razem wybiorą mężczyźni, cały czas zostają z tym ciężkim biegaczem, który tym razem nie bierze piłki. Akcja podaniowa do zewnątrz, będzie tutaj złapana. Rozgrywający zostaje na boisku. Piłka jednak nie oddana do niego. Akcja podaniowa i złapana. Wydaje się, że w polu przyłożeń. Jest ręce w górze, a więc wychodzą na prowadzenie Łucznicy. 24-8. Jaki wariant zdecydują się zawodnicy Armiady? Długie podanie i złapana piłka. Piłka już w rękach rozgrywającego, ten znowu będzie szukał opcji podaniowej. Ma dużo czasu i pcha bardzo długą piłkę. I teraz kto złapana przez receivera i meldują się w polu punktowym zawodnicy Armiady. Więc mamy 6 punktów.
piłka w rękach rozgrywającego, musi uciekać. O, zatrzymanie! Znów piłka w rękach rozgrywającego, znów szuka głębokiej akcji podaniowej. Przejęcie! Przejęcie! Chyba Arcy zamknął ten mecz w tym momencie. Świetnie ustawiony z numerem 30. Ważne odkopnięcie i to chyba pod wiatr. Jednak próba zdobycia pierwszej próby nie uda się i w świetnej sytuacji ustawieni zostaną za przejścia. Roszady, piłka w rękach rozgrywającego, który szukał przestrzeni do środka i melduje się w polu przyjeżdżą i to Armata wychodzi na prowadzenie. Kupić linia rozgrywającemu, ale i skrzydłowi muszą się znaleźć tam, gdzie chcą, powinni. Ma czas, pcha długą piłkę, ale niecelnie. I pierwszy mecz w sezonie juniorskim w Bydgoszczy wygrywa Armiada 30-25.